Cześć. Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w stworzeniu niepowtarzalnego nastroju podczas rozgrywki czy pracy. To właśnie ono sprawia, że możemy bardziej wczuć się w rozgrywkę i poczuć jej emocje. Dlatego dziś przyjrzymy się bliżej lampie Ambient Smart Flow, jedną z wielu propozycji oświetlenia ambientowego od firmy Tracer. Oglądajcie! Lampa Ambient Smart Flow, a raczej zestaw dwóch lamp, charakteryzuje się przede wszystkim dobrą jakością wykonania, nowoczesnym i eleganckim wyglądem oraz bardzo szeroką gamą możliwości oświetleniowych. Same lampy są bardzo lekkie, ale są również świetnie wyważone, przez co stoją bardzo stabilnie na powierzchni biurka. Elementy lampy są dobrze spasowane i trudno doszukać się tutaj niskiej jakości materiałów. Przód lampy wykonany jest z mlecznego plastiku, przez co efekt świetny idealnie wypełnia całą powierzchnię, włącznie z jej zaokrągleniami. Lampa może być ustawiona w pionie, jak i poziomie, a w jej stopie są dedykowane otwory montażowe, choć wydaje mi się to trochę zbyteczne. Tył lampy jest całkowicie płaski, co sprawia, że możemy ją również przykleić gdzie tylko chcemy, na przykład za pomocą taśmy dwustronnej. Dla wnikliwych przewód zasilający jest na tyle giętki, że pokryje się z grubością taśmy dwustronnej. W każdej z lamp zastosowano 16 diod RGB 5050, które w 100% pokrywają całą powierzchnię lampy, a granica zmiany koloru jest nie do zauważenia. Do dyspozycji mamy wiele trybów wyświetlenia, w tym możliwość wyświetlania statycznych kolorów, dynamicznych przejść i pulsacji, predefiniowanych scen, zmianę natężenia światła oraz możliwość ustawienia reakcji na dźwięk z otoczenia. Lampą możemy sterować na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest możliwość sterowania za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life, które są bardzo popularne w agregowaniu rozwiązań typu Smart Home. Można tworzyć w nich dowolne sceny, regulować każdy parametr lampy oraz ustawiać harmonogramy, co w zestawie z innymi akcesoriami może składać się w większą całość systemu Smart Home, jeśli oczywiście taki posiadacie. Drugi sposób to klasyczne sterowanie za pomocą dołączonego do zestawu pilota, którym możemy również w pełni sterować zestawem lamp. Mamy jednak dostęp tylko do predefiniowanych ustawień zaimplementowanych w urządzeniu i pilocie. Ważne jest tylko umiejscowienie odbiornika podczerwieni w takim miejscu, aby można było skierować na niego pilota. Trzecim sposobem jest sterowanie za pomocą przycisku na przewodzie, jednak tam mamy możliwość tylko sterowania włączeniem lub wyłączeniem oraz wyborem 12 predefiniowanych scen oświetlenia. Do zasilania lampy wystarczy zwykły port USB w komputerze czy też monitorze lub po prostu dowolna ładowarka ze złączem USB. Główny przewód zasilający, jak i przewody prowadzące do każdej z lamp są wystarczająco długie, więc bez problemu dopasujecie je do każdego cabin managementu. Podsumowując, lampę Tracer Ambient Smart Flow możemy kupić już za około 100 zł i jest doskonałym dodatkiem oświetleniowym dla każdego stanowiska komputerowego. Lampa może być używana jako źródło światła do pracy biurowej, dodatek do stanowiska gamingowego, a także jako element dekoracyjny, który wprowadzi wyjątkowy klimat do wybranego przez Was wnętrza. Doskonale sprawdzi się w różnych sytuacjach, ale scenariusz oświetlenia i umiejscowienie lamp zależy tylko od Waszej inwencji twórczej. Lampą możemy sterować na trzy sposoby, w tym z poziomu aplikacji mobilnej Tuya lub Smart Life. Możemy w niej sterować kolorami, trybami oświetlenia, jasnością oraz ustawiać harmonogramy działania lampy. Możemy ustawić ją w pionie lub poziomie, a cała reszta zależy już tylko od Ciebie. Czy lampa ma jakieś wady? W mojej ocenie nie, ale koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Z mojej strony to już wszystko, zachęcam do subowania i pozostawienia łapki w górę, ponieważ jest to dla mnie motywacją do tworzenia kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę, cześć!